Kilkanaście zespołów prezentujących muzykę i tańce mniejszości narodowych zamieszkujących w Polsce wystąpiło podczas muzycznych dialogów nad Bugiem, które odbyły się w Mielniku podczas weekendu 9 i 10 sierpnia. Impreza zorganizowana była już po raz 18 przez władze gminy Mielnik oraz Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Występem ustanicznym, wykonującym w tym roku między innymi muzyką białoruską, litewską, ukraińską, grecką i cygańską, jak co roku towarzyszyły kiermasze i handel. Przez pierwsze 8 lat w amfiteatrze w Mielniku prezentowano tylko kulturę polską i ukraińską. 10 lat temu rozszerzono formułę o udział innych mniejszości narodowych. Od tego czasu impreza cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Mielnika i okolic, ale także licznie przybywających tam turystów. Jeszcze głośniej, wszyscy razem! Opowiedziałbym o swej miłości, którą przeżyłem sam.